Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak sprawdzić, czy telefon jest kradziony. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc jeżeli planujecie zakupić telefon z drugiej ręki, bądź nie macie pewności co do jego pochodzenia, warto jest sprawdzić, czy taki telefon nie jest kradziony, no i czy parametry, które podaje Wam sprzedający, pokrywają się ze stanem faktycznym. Warto jest też sprawdzić własny telefon, który używacie, żeby mieć pewność co do jego pochodzenia. A więc, aby to wszystko sprawdzić, musimy mieć przede wszystkim numer IMEI telefonu. Jeżeli nie macie dostępu do telefonu, prosicie sprzedającego, żeby Wam taki numer podał. Natomiast jeżeli macie dostęp do telefonu, możecie na ekranie telefonu wyświetlić taki numer. Żeby to zrobić, musimy kliknąć tutaj zieloną słuchawkę, wejść w listę połączeń, a następnie na klawiaturze wpisujemy następujący kod. Gwiazdka, kratka, 06 i klikamy jeszcze raz kratkę. No i tutaj w komunikacie poniżej wyświetli Wam się numer e-mail telefonu. Gdyby taki numer Wam się nie wyświetlił, możemy to sprawdzić w inny sposób. Musimy wówczas wejść w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy zakładki, najczęściej jest na samym dole ustawień informacje o urządzeniu. No i tutaj mamy numer e-mail telefonu, który będzie nam potrzebny do dalszej części filmu. Teraz posiadając e-mail telefonu uruchamiamy przeglądarkę internetową. I wchodzimy na stronę, do której link macie w opisie tego filmu. Kolejno w widocznym polu wprowadzamy numer e-mail. I teraz, aby dowiedzieć się takich, myślę, że bardzo istotnych informacji na temat tego numeru e-mail, takich jak gwarancja, czy telefon właśnie posiada gwarancję jeszcze, w jakim kraju został sprzedany, jaki jest status tego telefonu, jakie są jego szczegóły, czyli jaki to jest dokładnie model i parametry tego modelu, to musimy kliknąć właśnie tutaj w belkę poniżej sprawdź. Tutaj jeszcze musimy udowodnić, że nie jesteśmy robotem, więc zatwierdzamy tutaj poniżej. No i klikamy przycisk sprawdź. No i po weryfikacji strona wyświetliła mi, jaki telefon, jaki model telefonu oraz marka kryje się pod tym numerem e-mail. Tutaj poniżej mamy nawet zdjęcie telefonu, o który nam chodzi. Jeżeli tą stronę przesuniemy jeszcze niżej, to tutaj będziemy mieć szczegółowe parametry właśnie tego telefonu, więc warto przed zakupem na przykład telefonu sprawdzić, czy aby dane, które nam podaje sprzedający, są zgodne z tymi parametrami podane właśnie na tej stronie na podstawie numeru e-mail. Natomiast aby zweryfikować, czy telefon jest kradziony, wchodzimy właśnie na stronę, którą widzicie. Link do tej strony jest również w opisie tego filmu. A następnie w widocznym polu wpisujemy bądź też wklejamy numer e-mail, no i naciskamy Enter. No i poniżej wyświetlił się tutaj wynik. Mamy poniżej komunikat o treści, że ten telefon nie znajduje się w naszej bazie. No i to oznacza, że ten numer e-mail, który tutaj wpisywałem, który należy do danego telefonu, nie został przez nikogo zgłoszony jako kradziony bądź też zgubiony. Pamiętajcie o tym, że wyniki na tej stronie nie dają Wam 100% gwarancji na to, że taki telefon nigdy nie był skradziony, natomiast zwiększają Wasze bezpieczeństwo co do zakupu takiego telefonu. Warto jeszcze wspomnieć, że w Polsce czy też na świecie nie ma jednej zintegrowanej bazy, która gromadziłaby wszystkie dane co do skradzionych telefonów, natomiast warto korzystać chociażby z takiej strony. Dzięki temu zmniejszycie ryzyko tego, że zakupicie telefon z nielegalnego źródła. A jeżeli znacie więcej sposobów na to, aby zweryfikować właśnie telefon po numerze e-mail, koniecznie zostawcie taką informację w komentarzu pod filmem. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć!